Siemanko, z tej strony GB95 i witam w piątym odcinku gry Bumble. Nadal mamy kływiki w oczach. No i co, w ramach przypomnienia co działo się w poprzednim odcinku. Troszkę porozmawialiśmy, spotkaliśmy Nicolasa Cage'a. Dowiedzieliśmy się, że babka, która jest wampirem, jest szantażowana, ale nie chciała, żebyśmy to rozwiązali problem w sposób brutalny, tylko się dogadali. Co na moje oko jest bez sensu, bo jeśli już szantażujesz wampira, ona mu jakąś tam przysługę oddała, a osobnik znów ją szantażuje, no to będzie to robił ponownie i ponownie. Więc dla mnie... Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem byłoby zabić. No i sądzę, że będziemy prowadzić serię Vampyra w ten sam sposób, w jaki był poprzedni odcinek. Czyli to jest tak, główne misje... Gdzie ja być? Główne misje będę wykonywał na ekranie, tak jak teraz, czyli dla widzów. Misje poboczne może też będę nagrywał, bo w sumie to jest jakiś cel, do którego dążę. Ale jakieś zbędne... Zdobywanie expa nie jest zbędne, ale powiedzmy takie zwykłe zdobywanie expa nudne. Po prostu idę i się biję gdzieś. Raczej będę pomijał nagrywanie, żeby po prostu widzów nie zanudzić. I to samo się tyczy rozmów. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Jakoś też... O. Podejrzeć, tylko nie pamiętam, jak to było. O właśnie, F. Strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. O, kościoła był dziennikarz. Chyba zależałoby mi bardziej na tym poecie. I dokończając jeszcze poprzedni temat. I cannot enter. Będę pomijał rozmowy, które powiedzmy do niczego więcej nie prowadzą niż do samej, niż do rozmowy samej w sobie. Jest mapka faktycznie. Szantaż. Aha, tylko nie do tego. Rozmowy ze zwykłymi NPC-ami będę tam pomijał i podsumowywał. Czyli po prostu... I
nawet nie otrzymałem obrażeń. Dokańczając, czyli będę po prostu rozmawiał. Przytnę to sobie, porozmawiałem, przytnę. Opiszę wam, o co chodziło i to właściwie tyle będzie. Nie ma sensu, żeby każdy słuchał. Żebyście słuchali o każdym z NPC-ów. Tak, niektórzy mają do powiedzenia tyle, co nic. Chyba skończyłem temat. Gdzie są tępiciele? Dobra, na górę nigdzie nie wst... Wielka bestia. O, znowu. Wolałbym najpierw wpuścić tamtych. Moment, gdzie? Oj. No gdzie ci tępiciele są? Tam są. I co mi to daje? Bo jeśli o mnie chodzi, to tyle co nic. Na moje oko. Jest odporny na magię krwi, ale w ogóle nie odporny na strzały. Oj, ty dzido. Pięknie. Tak nawet w sumie. I jeszcze jeden w środku. Żeby to teraz nie wyglądało tak, że ja tam wejdę, zacznę się napieprzać z tą wielką bestią. I zaraz po tym, albo jeszcze w trakcie naparzanki przyjdą mi... I tępiciele cali. Tędy. Zapomniałem, że to nie jest barykada nie do przejścia. Kto tam wiedział, że jestem tym?
Co to jest za ten... psikadło? Jeszcze mnie śmieć ściągnie! Ta broń jest o wiele lepsza na pewno, bo bije fajnie, ale... kuźde... nie mam tego... ogłuszenia. Jednak zostaje to, co było. Nie to. Uno moment. To? To idzie tak i tak? Tak, tak by to było. 65 topu, 110, ale to jest podwójna. 72. 65, 65, no 72 to przekleja. Zmień tylko broń. No. Teraz powinno być dobrze. Będę lał mniej zdecydowanie, ale... ma to też swój plus. Będę w stanie przynajmniej krew dopijać. O ty... dawaj krew. Gówno sobie wziąłem. A nie, moment. Pisze, że nawet. Nam. Ale mnie ściął. Dość ryzykowna walka.
A pewno będę musiał ulepszyć broń którąś. Jednoręczną albo dorwać jakąś potężniejszą, bo ta mogłaby być szybsza. To jest raz. I dwa, mogłaby być silniejsza, bo w sumie no tym podwójnym lałem o wiele lepiej. No ale znowu nie było tego ogłuszenia. Przez co nie mogłem pić krwi. Czyli właściwie blokowałem sobie możliwość korzystania ze zdolności. Jest tam jakaś, to prawda, kontra, ale no... Albo to można kontrolu się kontrolowało? A nie wiem. Tak czy inaczej wydaje mi się, że... Tak, jak korzystam z tego, co korzystam obecnie, wyjdzie lepiej. Clayton, tam był ktoś. Jeśli to nie jest Clayton, to przewinę oczywiście rozmowę. To nie jest Clayton. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the... I am Dr. Jonathan Reed, a scientist. No i mamy, jest to ojciec Tobias Whittaker. Whittaker? Coś w tym guście. Jest on bardzo zagorzałym katolikiem. Uważa, że chorobę, która jest tutaj, która się tutaj roztacza, powinno się powstrzymać ogień, czyli wszystko spalić, a Bóg rozpozna swoich i po prostu ci, którzy nie spłoną, znaczy, że byli wierzącymi, a ci, którzy spłoną, no cóż, byli zarażeni i tak dalej. No i do tego jeszcze kwestia, wysłał jednego ze swoich tam akolitów, tak to przynajmniej tu zostało nazwane, na cmentarz, gdzie szerzy się zło, jak to w sumie powiedzieli. Samego, bo jest w nim wielka wiara. Nie cierpię tego. Też okumiem. A, no i ksiądz nie lubi Doroty Crane, czyli tej, którą szukamy, bo za bardzo mieszała się w politykę, była tam członkinią ruchu komunistycznego, ale też nie lubi ogólnikowo pielęgniarek. Bo uważa, że jedynymi kobietami, które powinny zajmować się pacjentami, są siostry zakonne. Czyli jest po prostu typowym, takim zagorzałym katolikiem. Niewiasty służą do czego innego. W sumie to już kwantanna gry pędzi w życie. No, no i nie tylko, powiedzmy, księdzem, żeby nie było, że zwalam coś takiego typowo, że jest księdzem. I dlatego nie lubi kobiet. Znaczy nie lubi. Ogranicza je? Czy tam ich wpływ ogranicza? No ale to też pamiętajmy, że to są te stare czasy. Rozgrywka. Ja mam miejsce w tych starszych czasach, gdzie kobiety po prostu były w taki sposób brane pod uwagę.
Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry. Mamy dziennikarza. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. Tam rozmowę zostawimy, nie będę jej wycinał. Bo szkoda właściwie, no i jest częścią głównej misji. Szczególnie głównej. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. A z jednej strony wojna, a później jeszcze dobijać obywateli dodatkowymi złymi wieściami, że istnieje choroba, no to mogłoby wszcząć jakiś bunt czy coś. No ale z drugiej strony co, chcesz gdzieś uciec i się okazuje, że tam jest choroba i uciekłem przed wojną, dopadła mnie choroba śmiertelna. Super. Trochę hańba. Może nie zbytnio, ale hańba. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. No, w sumie może się uda obie wybrać, ale powiedzmy... So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. To... No dobra, o misji w takim razie. Investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Crane? Nie, to się nie powiedzieć, ale tak. You are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius will never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Dobra. Widzę, że jeszcze od czasu do czasu gra dostaje z wiechę. No i też nawet jak gram to samo niestety. No ale nic na to już nie mogę poradzić, no gra... Ja obniżyłem co mogłem do kompletnego minimum. Jeszcze trochę i byśmy mieli
Minecrafta tutaj, czego nie potrzebuję. Będę chciał zagrać w Minecrafta, to zagram w Minecrafta. Gram w Vampyra, to gram w Vampyra, a nie w Minecrafta. Good evening, sir. Richard? I'm Dr. Reed. Czy nie Richard? I would like to ask you a few questions. Richard, czyli też zostaje. Regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nivacott, at your service. Ja tak z twarzy też wygląda trochę na takiego poetę. Powiedzmy, nie powiem według czego, ale powiedzmy taki całokształt twarzy takiego poety, ale tam pogoda. No, coś takiego wygląda. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. O, prawie prawda. W sumie jak jesteś bogaty, to stać się... Jeśli leki istnieją, zwiększa szansa, że... Znaczy, jeśli leki istnieją, to sobie je kupisz. Jeśli masz pieniądze, to jest większa szansa, że przeżyjesz chorobę, niż jeśli tych pieniędzy nie masz. Po prostu nie masz jak kupić, nie masz dzięki przez co jak wyzdrowieć. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Mam... Wydaje mi się facet dziwny, ale też charyzmatyczny w tej dziwności. Taki przyjemny. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. No, coś w tym jest. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic. Quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Zanim do niego dotarłem, miałem wrażenie, że będzie... Coś takim dupkiem może... Co ma... Co jak się to mówi, ma... Dupę ma wyżej, nie? Nie pamiętam. Coś tam wyżej niż se. Będzie miał kij w tyłku, tak? I będzie się tutaj zaraz wywyższał, czy coś w tym stylu. A w sumie taki miły ziomek. Tell me, Mr. Nethercott. Z głową. The place is not beautiful, pełną, powiedzmy, pomysłów. How to explain it? Stirring and challenging. Innego zrozumienia świata otaczającego go. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery.
who exhales kindness and sweetness. Okej, ona żyje. Ja już myślałem, że jest zakochany w babce, która jest już pogrzebana albo martwa. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day perhaps I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Długo z nim jest rozmowy, ale tak bawi mnie, cieszy teraz. Bawi i cieszy. Bawi na zasadzie rozrywki. I cieszy ta rozmowa, jest ciekawym osobnikiem. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. O co chodziło z żurawiem? Crane jest żuraw. Tłumaczenie. Jest pewnie taka też gra z słów. A, oczywiście, gdyby było na polskie przetłumaczenie Dorota Żuraw, no to wtedy Żuraw z Whitechapel, jasne. Ale tak jak mamy anglojęzyczne imię, nazwisko, Dorothy Crane, Żuraw z Whitechapel, no to oczywiście trzeba tutaj przetłumaczyć, co traci sens. Darius Petrescu? Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. What's more? I'll leave you alone, sir. Pomijając znieważanie, powiedzmy, kobiet w tamtych czasach, to podoba mi się stosunek ludzi do siebie. Nie ma czegoś w stylu ty, tylko sir. Może madam też. Też nie zwróciłem uwagi, jak tutaj kobiety były określone. A tak czy inaczej, no jest pan, jest pani, a nie ej ty. Coś chciałem... A tak. Coś nowego do poczytania. Wszyscy się na pewno cieszą tak bardzo jak ja. A co tu? Coś takiego. No tak, zapomniałem. Wypiłem z niego krew. Ale podoba mi się coś. Nie ma śledz. Tu na tą krucjatę wysłał Samuela. Dobra, a tu są liściki. Będzie wiedzę jakieś. Gdzie są listy? A tak. Odmaz wydawnictwa, to jest nowe. Sycophant Publishing LTD, Lavender Court, Candy Street, London. Adres. Szanowny panie Nitterkot, dziękujemy za nadesłaną kopię zbioru poezji Pieśni z Pokonanego Miasta, pana autorstwa. Tak jak wspomniałem, kiedy po raz pierwszy go otrzymaliśmy, uważamy pana wiersze za interesujące i przenikliwe. Jednakowoż, musi pan zrozumieć, że w trudnych czasach, w których przyszło żyć temu krajowi, taki tytuł jest nieodpowiedni dla żadnej publikacji.
A zatem, skoro nadal nie chce go pan zmienić i nie zgadza się na odrzucenie części wierszy, z przykrością oświadczam, że Psychopant Publishing odmawia publikacji tego tomu. Z uprzejmymi pozdrowieniami, AJ Morris. Jeszcze nigdy nie osiągnął po... Tak, tak. Środek na zapalnie oskoczyli. Skąd ja mam wiedzieć, że jest chory, jak na niego nie spadałem? No to ją dobrze, że nie rozumiem, a chciałbym wiedzieć... Przecież nie, no to ona jest pewnie też... Tak, Camellia jest stąd, Whitechapel. Ciekawe, czy dam radę wyleczyć. Stan zdrowia miast, dzielnicy. Podnieść. Clayton Derby. A, dziennikarz, dobra. Puść. O, człowiek czasem kombinuje co jest z czym, a odpowiedź pod nosem. A, F po mnie. Wielki bukiet w tym ukryto kupon na demowe badanie lekarskie. Na wskazówkę kamieni? Kamienia pokoju może daje tony za zabiegi medyczne. A, to się żem dowiedział wszystkiego, ty. Jak mało o kim. A. Camellia. Chyba. A, tak, tak. To jest ta niemowa chyba. Tak się oczywiście... Może zatem, zobaczymy. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? You don't seem to need my medical attention for now. Zostawię ją. Już teraz mówię, że nie ścinam, bo tada jest o siostrze Crane, czyli gdzieś będzie to miało powiązanie. I understand he is quite fond of you, Camellia. Czy ona jest niemową, a ja z nią próbuję prowadzić konwersację? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Ona jest niemową. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Zostawiłem to. Znaczy... Jeszcze nagrywam odcinek i wiem, że to zostawię, ale wy widzicie odcinek już wrzucony. Czyli zostawiłem wam to. Bo miałem... Żebyście wiedzieli, jak to wygląda, chciałem... Myślałem, że ona będzie rozmawiała z nami, że po prostu nic nie mówi, cicho, cicho, nic nie powiem, nie wydam. Albo chodzi o to, że ona jest niemową, albo... Albo na tyle... umie się ugryźć w język i przytrzymać. Tylko cały czas zastanawiam się, czy wybór tych niebieskich tekstów to jest jakaś psychoza i musiałaby na nią odpowiedzieć. Nie wiem. Mamy liścik, jest to list od Dariusza Petrescu i brzmi tak. Najdroższe, umiłowane dzieci. Przepraszam, że nie kontaktowałem się z wami od kilku miesięcy. Sytuacja w Londynie była skomplikowana. Wiem, że zabrzmi to egoistycznie i głupio, jako że nadal żyjecie w kraju pochłoniętym wojną, lecz tu, w Anglii, również toczy się walka z biedą i niesprawiedliwością. To bój, w którym zamierzam brać udział, nie bacząc na swój podeszły wiek. Stąd mój list. Nie wrócę do Rumunii. To oznacza, że najpewniej nie zobaczę was przed śmiercią. Nie smućcie się, dziadki. Jesteście już dorosłe i macie własne dzieci. Wiecie, że czasami trzeba wiele poświęcić, żeby uczynić świat lepszy. Ja muszę ponieść tę ofiarę, żeby raz jeszcze poczuł się pożyteczny. Żyjcie długo i szczęśliwie. Ucałujcie ode mnie wnuki i pamiętajcie, że ojciec śle wam miłość z tego dalekiego, zimnego kraju. Na zawsze, kochający, ojciec Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. No, bo
Nie tą scenę. Dariusz. Ten. Tak, mamy go rozwiązanego. Warto byłoby go uleczyć z tego zapalenia oskrzeli, ale chyba nie znam lekarstwa, które jest środkiem na zapalenie oskrzeli. Nie umiem go stworzyć. Mam na myśli to. Krwki, składnik, amunicja, śmieci, No i do Dariusa ponownie. A, jest jakaś kobieta. Nie wydaje się dla misji. Czyżby? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. Jednak. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Jeśli jeszcze tak to będzie też tak głupia i zabawna, to ją zostawię. Jest to Christina Popa, no, która trudni się prostytutstwem. Tak jak w sumie pierwsze słowa, które wypowiedziała, jakie wrażenie wywarły. Jest bardzo sceptycznie trudni się prostytutstwem. Jest sceptyczna do tego, co się dzieje, do tego, co prowadzi to śledztwo Clayton. To był Clayton, prawda? Clayton, tak. Jest sceptycznie nastawiona do tego. Bo tutaj się tam, powiedzmy, niewiele dzieje. Trudni się czym się trudni, bo... ciężko jest znaleźć pracę, bo jest imigrantką i jest z Rumunii. Z Rumunii jest też Dorothy Crane, która w rzeczywistości nazywa się tam Dorothea, coś tam. Może tu jest? Dorothea coś tam. Tak czy inaczej jest też z Rumunii. No i pytałem, czy tam nie szuka nowej pracy, czy coś. A odpowiedziała, że Kiedy ostatnio ja się martwiłem opłaceniem lokalu, w którym mieszkam, jedzeniem i tak dalej. Czyli powiedzmy, no zajmuję się czymś się zajmuję, bo może boi się szukać nowej pracy, ewentualnie, że jej nie znajdzie. A, jeszcze dwóch nowych. Dobra. Ten ziomek tutaj to Barrett Lewis. szybko zapomniałem. Kto jest po prostu sklepikarzem, wkurzają go cudzoziemcy, czy inaczej, może nie wkurzają go cudzoziemcy, wkurza go siostra Dorothy, bo zdaje lekarstwa za fiko, czyli on nie może sprzedawać. Dodatkowo jego handel nie kwitnie, bo jest zaraza, wszyscy wszystkich straszą, a jeszcze go ostatnio ukradł. I podobno on też jest taki nieteres, więc spróbujmy. To jest Joe Kolos Peterson, jest złodziejaszkiem, może, człowiekiem na zlecenie. Najęli go, plan Kalosza chciałem powiedzieć, ale nie jestem pewien, czy przypadkiem nie powiem właściwie dobrze. Czyli od tego kolesia, którego nie zatłukłem go. Upiłem z niego troszkę krwi. Który to był? On. Jay Cox, nie Jay. No więc Clay Cox był właśnie tym też takim złodziejaszkiem. On był złodziejaszkiem.
Należą do tych kaloszy. Cały. Mniejsza o to. No i ten właśnie Joe Kolos też do nich należy. No i pracuje, robi co robi, bo musi, nie podoba mu się, że tam kogoś pobije czy coś, ale ma za to pieniądze. Ale ma swój honor, patrzy przynajmniej komuś w oczy, jak się z nim zbije. Na początku myślałem, że jest to zwykły taki typowy rzeźmieszek, który po prostu chodzi, okrada i tyle. Ale powiedzmy ma jakiś cel w życiu i sens tego, co robi. No i podobno do niedawna z Barrettem się przyjaźnili. Co chcę wyjaśnić, właśnie wie, co się stało. Zaczynam mieć wrażenie, że będę chodził od jednego do drugiego, żeby się upytywać, gdzie być. Żeby się dopytywać o jednym szczególe. Właśnie się dowiedziałem, że Joe Kolos Peterson, czyli ten, jest pięściarzem i to nawet porządnym, ale zmarła mu żona, przez co szuka wymówek, by nie walczyć. No i w sumie jak powiedziałem, że żałoba jest ciężka, no to Barrett powiedział, że każdy coś stracił w tych czasach, ale nikt nie idzie do przodu z wystawionymi pięściami, powiedzmy. Nie toruje sobie drogi pięściami. Więc zobaczmy, cóż tam się dowiem dalej. Nie dowiem się dalej. Ciekawości, dużo tutaj już mamy. Brakuje nam 4 osób. I ona, środek na zmęczenie, Christina Popa. Nie mam już tego, ale mógłbym ogarnąć. Środek na migrenę. Chyba nie mam, nie umiem zrobić. Na zapalenie oskrzeli i na przeziębienie. Myślałem, że jakbym wypił z niej krew, to zaraz by poleciał. Wow. Myślałem, że może ten Joe. Peterson. A, mokry kalosz. Należy do mokrego kalosza. Tej grupy przestępczej. Nie przestępczej, ale do grupki, no. Myślałem, że będzie, że on jest typowo zły i chodzi i tylko ubija wszystkim mordy i ich okrada. I może, wiecie, wypije krew i hop. Ale no wychodzi na to, że on sam w sobie też nie jest zły. Robi co musi, tak jak tutaj wszyscy. Trudni się tym, co daje jakiś przychód. A że przyjmowanie zleceń od mokrego kalosza daje przychód, daje mu pieniądze, z których może żyć, no to cóż ma innego zrobić człowieczek. Dobra. Dariusz Petersku, a Dorothy, aha, okej. Okay. Zrobimy misję główną, pogadamy z Dorothy, przynajmniej mam taką nadzieję, i zobaczymy, zaraz nam się uda zrobić. Mr. Petrescu, just one minute. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Myślałem, że oni są Ukraińcami albo Ruskami, bo tak to ten akcent powiedzmy brzmiał. Ale nie znam akcentu rumuńskiego. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery.
Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Prochaska? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Did you refuse to publish Richard Nithicott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Goodbye, Mr. Zastanawiam się, czy zakończyć odcinek w tym miejscu. Swojej gry w tym miejscu raczej nie zakończę, bo... Nagrałem przed tym odcinkiem Legacy of Kain z Olivera, odcineczek drugi. No. Daj to sekundę. Ale może by zadziałało. Nagrałem Legacy of Kain przed tym odcinkiem. Teraz właściwie nagrywam tego wampira. Wampira. Gretyńska nazwa w końcu. Mogli zrobić coś ciekawszego. Który byłby przed... Znaczy, który jest przed Legacy of Kain w kolejce do wrzucania. Nie mam następnego Call of Cthulhu, ale już chciałbym sobie nagrać Vampyra 6, który będzie po Call of Cthulhu, który nagrałbym zaraz, później Legacy of Kain, a później z powrotem w swojej kolejności, w swoim harmonogramie bym nagrywał. Ale troszeczkę mam więcej ochoty zagrać w to czasami, czyli zrobić powiedzmy za 2-3 odcinki tego, 2-3 odcinki tego. I na razie się powstrzymywałem, ale chyba przestanę, bo jeśli mi się coś dobrze gra, szkoda to ograniczać. I rzeczywiście tak zrobię. Ten odcinek zakończę w tym miejscu, tak jak jest. W następnym odcinku w tym miejscu mnie zobaczycie. Jedynie co, no to sprawdzę, czy mi się dobrze wszystko nagrało. I miejmy nadzieję, że tak. A jak nie, to pieprznę. Tą serią chyba. Chociaż nie powinno się nic stać. No i chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podoba, że gra się podoba. Mam wrażenie, że w tym odcinku troszeczkę się rozgadałem więcej. Cieszy mnie to. Mam nadzieję, że uda mi się to też w innych odcinkach, w innych seriach. Chociaż w Call of Cthulhu wydaje mi się, że im mniej gadam, to też utrzymuję klimat, który powinien być ponury, a nie rozweselam się, uśmiecham, śmieję się z głupot, chociaż niektóre głupoty są rzeczywiście zabawne i nie uśmiechnąć się byłoby chyba sztuczniejsze niż się uśmiechnąć. Także ten odcinek kończymy w tym miejscu, ja sobie zapisuję rozgrywkę, widzimy się w następnym odcinku Vampyra albo w innej odcinku innej serii. Może coś innego się wam podoba. Do następnego odcinka i na razie.